Cześć Wam! Nazywam się Kamil Józefowski, a to jest kanał B24Life, na którym dzielę się z Wami, pokazuję jak żyję, jak łączę życie zawodowe z życiem osobistym, jak realizuję swoje projekty, przedsięwzięcia, jak sobie radzę z porażkami. Dzisiejszy odcinek będzie o trzech projektach, które zrealizowałem w 2020 roku. Być może będą to jeszcze kolejne projekty, o których Wam opowiem w kolejnych odcinkach. Następny odcinek na pewno będzie o porażkach. Jak sobie z nimi radzę? Czym one dla mnie są i czy są one niezbędne albo nawet konieczne do tego, abyś osiągnęła bądź osiągnął sukces. Zapraszam Cię więc na ten odcinek i na następne. Jak masz chęć, to oczywiście do subskrypcji albo do lajkowania. Do usłyszenia. Cześć. Więc ja Wam dzisiaj pokażę, co mi się udało zrobić od roku. Muszę zbudować przyszłość dla swoich dzieci. I prawda jest taka, że to, co robię, to ja nie robię dla siebie. Słuchajcie, naprawdę robię to dla swoich dzieci. To są właśnie, moi drodzy, magazyny i tu mam też parking, garaże, które wynajmuję. W wielkim skrócie to się nazywa Kubik Office. Nie wiem, czy będziecie widzieli z prawej czy z lewej, ale de facto Kubik Office. A to są te koparki, słuchajcie, które kupiliśmy. Jedna koparka jest wynajmowana. Dlaczego jest wynajmowana? Bo ciężko było nam na razie sprzedawać te koparki, więc postanowiłem, że wynajmując tą koparkę będę mógł już na tym zarabiać. To jest trzecia firma, na której zarabiam, staram się zrobić pieniądze, a tak naprawdę staram się zrobić dużo kasy w przyszłości, jeśli chodzi o markę Carter. Co jeszcze, słuchajcie? To nie jest ostatnia rzecz, którą zrobię w tym roku. Bo kolejny mój projekt, dlatego jak Ci się podoba ten program, ten mój kanał tak naprawdę, albo ten filmik, daj łapkę w górę albo wrzuć subskrypcję. Więc kolejny mój projekt to jest gra planszowa. To jest kolejny projekt, nad którym się skupiłem, już jest faktycznie zakończona ta gra i ją wkrótce wydamy. Gra się będzie nazywała League of Business, a po polsku Liderzy Biznesu. Trochę nazwa niespójna, ale w Polsce tak się lepiej przyjmie, Liderzy Biznesu. Gra planszowa, którą chcemy też sprzedawać w przyszłości. Ale o niej w następnych odcinkach, dlatego jak chcesz wiedzieć, jak ta gra wygląda w ogóle i czym jest ta gra Liderzy Biznesu, zapraszam Cię do komentowania, do łapki w górę i do subskrypcji. Będę Wam pokazywał kolejne. No i to nie jest jeszcze wszystko, słuchajcie. Oprócz tej gry Liderzy Biznesu zaczęliśmy taki projekt, ja jeszcze z trzema osobami, pod nazwą, nie powiem nazwy na razie jakiej, ale będzie się zajmowało to sprzedażą domów modułowych, ekologicznych, innowacyjnych, technologicznych, które będziemy chcieli sprzedawać jako alternatywa do mieszkań w apartamentów, w blokach i tak dalej. A tak naprawdę mówię Wam to wszystko i pokazuję po to, aby Wam pokazać i sobie udowodnić też, że można robić jak się chce. Słuchajcie, kolejną rzeczą, jaką zrobiłem jeszcze na początku tego roku, to jest zrobienie z moją żoną rozdzielności majątkowej. Podział majątki, rozdzielności majątkowej. Więc przepisałem mieszkanie i samochód. Nie ten, bo ten to jest stary złom, ale który kupiliśmy. I mieszkanie, które mamy, w którym mieszkamy od 3 lat, przypisałem na żonę. Więc w momencie, kiedy coś się wydarzy, a zdarza się to każdemu, albo może się zdarzyć każdemu w biznesie, że jest porażka, że biznes nie wypalił, bo miałem już kilka swoich takich biznesów, jeszcze za kawalera, nie wypalało, albo po prostu nie wychodziły. Więc ja przepisałem wszystko na swoją żonę. I tak powinniście też wyrobić, jeśli chcecie rozsądnie i rozważnie podchodzić do tematu biznesu. Okazało się, że notariusz, który robił z nami ten podział majątku i rozdzielność majątkową, również ma tak zrobione, że ma podział majątku i rozdzielność majątkową, więc wiedziałem o tym już od wtedy, że to jest bardzo dobra decyzja. I zalecam wszystkim, którzy myślą poważnie o tym, że chcą rozwijać swoje firmy, ale nie chcą ryzykować dobrem swojej rodziny, mieszkaniem, samochodem, czymkolwiek, żeby przepisali wszystko na swoją żonę, a sami po prostu robili rzeczy, przedsięwzięcia, projekty, biznesy, które chcą robić. Teraz kilka słów o Marcelinie Wam powiem. Marcela ma 11 lat, chodzi do szkoły integracyjnej, tak, integracyjnej chyba, tak się to nazywa. Urodziła się z dziecięcym porażeniem mózgowym, stąd właśnie ten wózek inwalidzki. I spędziła generalnie
swoim życiu 3 lata w szpitalu, znaczy nie sama, to z rodzicami tak naprawdę, z żoną nazywana i ze mną, to w szpitalu. I nie mówię tego po to, aby ktoś się tutaj nade mną litował, albo żeby ktoś mi współczuł, albo w ogóle inne rzeczy. Chcę tylko pokazać w ten sposób, że takie sytuacje w życiu się zdarzają. Człowiek po prostu się do nich przystosowuje. Ja również. Jak każdy rodzic, kocham swoje dzieci mega, mega, mega z całych sił. Staram się zazwyczaj pracować do godziny 17. I co chciałem powiedzieć, że nawet pomimo trudnych sytuacji życiowych udaje się w życiu robić rzeczy, które człowiek sobie marzy i o które zabiega w swoim życiu. Więc ja wam dzisiaj pokażę, co mi się udało zrobić od roku, bo mam normalnie swoją zarejestrowaną firmę, jedną, drugą, tak naprawdę mam spółkę i działalność. I pokażę wam, co udało mi się zrobić w jeden niepełny rok. Bo nikt nie wie tak naprawdę, każdy z nas ma inne życie, każdy z nas ma inne swoje problemy, inne obowiązki, inne marzenia, cele i tak dalej. Więc jedna bardzo ważna rzecz, która jest istotna z punktu widzenia ogólnie życia i egzystencji i rodziny. Druga osoba, twój partner, partnerka, w moim przypadku moja żona Marta, zrobiła ogrom pracy i bez niej nie zrobiłbym nic. Nic, kompletnie nic. Jestem bardzo wdzięczny, że mam tak silną i tak mądrą i kreatywną żonę. Nie chwalę jej mu. Ale tak, a taka jest prawda. Sami wiecie, że w życiu trzeba móc polegać na drugiej osobie. I to jest piękne, to jest świetne, to jest kochane, to jest coś, miłość, tak? To jest coś, czego normalnie chyba określić nie można. To się czuje po prostu. Więc ja teraz jadę pokazać wam, co zrobiłem od momentu, kiedy postanowiłem dosyć tego, zaczynam robić to, co chciałem. Wcześniej to robiłem, tak jak mówiłem wam, na swoich filmach, a teraz powiedziałem sobie, muszę zbudować przyszłość dla swoich dzieci. I prawda jest taka, że to, co robię, to ja nie robię dla siebie, słuchajcie. Naprawdę, robię to dla swoich dzieci. Ja chciałbym im zapewnić, żeby miały na jak najlepszy start, jeśli chodzi nawet o późniejszą naukę, studia. I aby im zapewnić opiekę zdrowotną, taką jaką potrzebujemy. I dlatego postanowiłem, że będę o to walczył. Będę się starał robić wszystko, aby to zapewnić. Więc jadę teraz pokazać wam magazyny samoobsługowe, które otworzyłem. W grudniu podjąłem decyzję, że chcę to otworzyć. A już na początku lutego miałem te magazyny u siebie otwarte. To jest pierwszy biznes, który otworzyłem na działalności gospodarczej. Oczywiście nie wziąłem dotacji, bo czemu miałbym wziąć? Kilka razy składałem w życiu na dotację, ale nigdy się nie udało. Więc wziąłem kredyt, słuchajcie. I żeby otworzyć magazyny samoobsługowe, musiałem wziąć kredyt. I taka jest prawda. Jadę wam pokazać, jak to wygląda. I to są właśnie, moi drodzy, magazyny. I tu mam też parking, garaże, które wynajmuję. Muszę wam powiedzieć, że wynajmuję... Co jest tą bramą? Wszystkie garaże wynajmuję. I teraz tak, mam też jeszcze powiem historię o tym gościu, co stoi z boku. To jest mój kolega, nie będę go pokazywał, bo pewnie sobie tego nie będzie życzył. 8:30 jeszcze, jestem niewyspany. Słuchajcie, to są właśnie te garaże, które wynajmuję. Jest ich 8 łącznie. Tam mam magazyny. Na razie jest 8 magazynów, chyba i 8 garaży chyba. No i mam jeszcze, wynajmuję też miejsca parkingowe. Więc plac jest pusty, wcześniej tu były firmy budowane. Też wynajmowałem ten, także to jest druga rzecz, którą otworzyłem, która na siebie już zarabia. Znaczy ja na tym zarabiam tak naprawdę. Oprócz tego, że płacę kredyt, słuchajcie, 2,5 tysiąca złotych za ten kredyt, który wziąłem, żeby kupić te magazyny i te garaże, to już zarabia na siebie. Więc jak to już zarabia na siebie w jakiś sposób, ja na tym coś mam, czyli można, pomimo tego, że trzeba wziąć kredyt i to jest trudna decyzja, ale w końcu się uważyłem, to wziąłem te kredyty. W zasadzie dwa, jeden większy, drugi mniejszy. No i teraz będę, jak będę miał pieniądze, będę rozbudowywał te magazyny o kolejne. Nie jest to jakiś duży wyczyn, ale myślę, że na początek krok był dobry, bo mam wszystko wynajęte i ludzie dzwonią do mnie jeszcze o magazyny. Jak pytali mnie o magazyny, to postanowiłem też, że postaram się tworzyć magazyny wewnętrzne. I zaraz wam pokażę te magazyny wewnętrzne.
wiele pomysłów rodzi się z potrzeby, więc jak coraz więcej osób pytało mnie o magazyny wewnętrzne, czyli ze stałą temperaturą, zacząłem myśleć na ten temat i wymyśliłem, co wam zaraz pokażę. To są właśnie te magazyny i biura, które wynajmuję i zaraz wam trochę o nich opowiem. Mam nadzieję, że dobrze widać. Słuchajcie, więc to był lokal, którym zarządzał mój kolega Paweł. I Paweł nie mógł tego lokalu wynająć. W jakiś sposób po prostu miał z nim problem. To jest budynek, który mieści się na Starym Mieście w Elblągu. Więc dogadałem się z Pawłem, że ja wykonam ten remont tego oczywiście obiektu. Prowadziłem kiedyś firmę wykończeniową, to wiem jak to robić. I zobaczcie, Paweł kupił materiały i rzeczy, a ja wykonałem ten remont. I tu mamy w tej chwili 5-6 biur. Takie małe pokoiki do pracy. Nie wiem, czy dobrze będzie widać. Słuchajcie, to są takie małe pokoiki. Pokoiki biura, przepraszam. Takie małe biura, które wynajmujemy. Zaczęliśmy wynajmować od 1 listopada. Tu mamy jeszcze jedno z większych biur. Ciemno. Staram się wam pokazać. Kolor jest słaby, jeszcze nie zdążyłem pomalować. Ale tu jest biuro, które właśnie wynająłem w piątek. Pierwsze biuro z osobnym wejściem. Więc tak to wygląda. Więc ten, słuchajcie, w ten biznes nie włożyłem prawie złotówki. Mówiąc prawie, dlatego że jednak się okazało, że muszę trochę dopłacić, bo Paweł wydał więcej pieniędzy niż wartość tego remontu, który wykonałem. A na dole właśnie mam te magazyny wewnętrzne. Dużo pokazuję. Zwykłe małe magazynki. Takie. 2 metry kwadratowe, metr kwadratowy. Tam są moje płyny, żele do dezynfekcji, które miałem kiedyś sprzedać, jak była pierwszy na wiosnę te wszystkie covidowe, wirusowe sprawy. I na marginesie wam powiem, że te płyny, które widzicie z tyłu, jest ich 50 sztuk, będę sprzedawał jako cegiełki, aby całą kwotę, którą wezmę ze sprzedaży tych żeli, przeznaczyć na Wigilię dla osób potrzebujących i bezdomnych w Elblągu. Razem Piotrek mnie do tego zainspirował, bo mówił, że robi taką Wigilię, ale nie ma na to pieniędzy, więc ja powiedziałem sobie, ja mam żele do dezynfekcji, które przeznaczę na ten cel. Proszę bardzo, takie żele do dezynfekcji takimi dozownikami. Ja to miałem wysłać do Irlandii w ogóle, bo tam był problem z tymi żelami. Jednak nie wszystkie sprzedałem, zostało mi 50 sztuk, kupiłem 100 sztuk. I te wszystkie pieniądze, które sprzedamy, te żele, przeznaczam na tą Wigilię. Fajny, szczytny cel, jak mi się to podoba. Także jest okej. Słuchajcie, więc tu mamy miejsce, na razie jest taki stolik, ale tu będzie miejsce, gdzie będzie można, osoby, które z góry wynajmują te biura, będą mogły tu przyjść, napić się kawy i sobie posiedzieć. Tutaj z tyłu będzie taki mały aneks kuchenny, nie wiem, czy dobrze widać. Czyli aneks kuchenny, aneks kuchenny, umywalka, mikrofala i takie jeszcze inne rzeczy. Więc tych magazynów tu mamy tutaj 3 dwumetrowe, jeden jednometrowy, jeden czterometrowy i tu jeszcze z tyłu też jest takie pomieszczenie czterometrowe, które będziemy wynajmować. I ja dzisiaj mam klienta na to, słuchajcie, dzisiaj się umówiłem na 16.30. Chcą wynająć na rok czasu magazyn, żeby przechować swoje domowe rzeczy jakieś. Albo się wyprowadzają, albo po prostu wyjeżdżają za granicę, albo ten. Więc ten Kubik Office, który teraz widzicie, jest to biznes, który otworzyłem w listopadzie, a pracowałem nad nim prawie 3 miesiące. Remontowałem, czyli to po godzinach, żeby to robić. Robiłem to po godzinach. Nie było lekko, ale w końcu skończyliśmy. Trzeba tylko jeszcze drzwi wstawić, ale te drzwi wstawimy, jak już właśnie się zgodzi pierwszy klient, od razu zamawiamy drzwi i mamy. Więc u góry mamy biura, na dole mamy magazyny i to jest coś, co już też zacznie zarabiać. Słuchajcie, no mówię, w piątek umieściliśmy reklamę Kubik Office. Przychodziła osoba, zaszła i mówi, że tutaj na Starym Mieście mieszka i szuka biura. Kurczę, bomba, nie? Więc tam to biuro już jest wynajęte. Na to też miałem firma ubezpieczeniowa chciała dla swoich pracowników wynająć takie biura. Więc wkrótce pewnie też kolejne będą wynajmowane. I mówię wam to po to, aby wam pokazać, że trzeba myśleć nie szablonowo, trzeba myśleć kreatywnie. Bo gdybym nie porozmawiał z Pawłem o tym, jak to zrobić, to by mi się to nie udało. Paweł
mój drugi jakby wspólnik do tego, bo pierwszy wspólnik to wam pokażę, sprzedaję maszyny rolnicze, a od marca jesteśmy importerem maszyn budowlanych, a dokładnie koparek gąsienicowych marki Carter, ale o tym za chwilę, więc zmywam się stąd i jedziemy tam do firmy, gdzie normalnie pracuję. Razem ze wspólnikiem prowadzimy spółkę, która została oficjalnym dystrybutorem na Polskę koparek gąsienicowych marki Carter i mi się to udało zrobić. I wprowadzamy markę Carter na Polskę i jest to niezmiernie trudne wprowadzenie nowej marki do świadomości konsumentów, klientów sprzętu fabryki chińskiej, która produkuje te koparki bardzo dobrej jakości według mnie, bo silniki, jakie tam są zastosowane, podzespoły, pompy, to wszystko jest albo japońskie, albo europejskie, albo nawet amerykańskie, jak silniki Cummins. Więc jadę teraz wam pokazać jeszcze koparki, które sprzedajemy i które powoli zaczynają być widoczne na naszym rynku w Polsce. Ale jest to bardzo trudne. Więc słuchajcie, zaczęło się od tej marki, którą się zainteresowałem 3 lata temu. Tak jak mówiłem, od razu wykupiłem domenę lowol.pl, jestem jej właścicielem i sprzedaję poprzez tą stronę lowol.pl te traktory. Ten mi jeszcze został tak naprawdę. Jest to model 254 w wersji cabrio. A to są te koparki, słuchajcie, które kupiliśmy. Jedna koparka jest wynajmowana. Dlaczego jest wynajmowana? Bo ciężko było nam na razie sprzedawać te koparki, więc postanowiłem, że wynajmując tą koparkę będę mógł już na tym zarabiać i od razu testować, przekonywać klientów, że ta marka jest dobra. Marka Carter. Na razie mamy tylko 3 koparki, tak jak powiedziałem, jedna jest wynajmowana i te dwie są na sprzedaż. Mamy na to klientów, naprawdę zrobiliśmy dużo ofert, dużo reklamy zrobiliśmy w Google'ach tak naprawdę. I nie mówię, że to jest duża firma, słuchajcie, ale wiem o tym doskonale. O, tu taki pawilon też kupiliśmy po to, żeby tutaj siedzieć, bo to jest fajne miejsce, słuchajcie, patrzcie. Tam jest wyjazd z Elbląga, tu ciągle ktoś się kręci, ciągle do nas ktoś przychodzi. I tam jest siódemka oczywiście między Gdańskiem a Warszawką, która przychodzi, więc fajnie to wszystko widać. I to jest to biuro, które chciałbym wam zaraz pokazać. Ogrzewanie mamy, słuchajcie, ogrzewanie mamy elektryczne. Takie małe biurko, ale wam powiem jeszcze bardzo ważną rzecz tak naprawdę. Bo firma, moja spółka się nazywa Ego, prowadzę ją razem z Radkiem. Nazwiska nie podam, bo oczywiście pewnie sobie tego nie życzy. Ale to jest spółka, gdzie ja mam 50% udziałów, 50% ma właśnie mój kolega. I pracujemy sobie tutaj właśnie w takim oto biurku, w biurze, w pawilonie biurowym. Na razie. I słuchajcie, to jest trzecia firma, na której zarabiam, staram się zrobić pieniądze, a tak naprawdę staram się zrobić dużo kasy w przyszłości, jeśli chodzi o markę Carter. Co jeszcze, słuchajcie? To nie jest ostatnia rzecz, którą zrobię w tym roku. Bo kolejny mój projekt, dlatego jak Ci się podoba ten program, ten mój kanał tak naprawdę, albo ten filmik, daj łapkę w górę albo wrzuć subskrypcję. Więc kolejny mój projekt to jest gra planszowa. To jest kolejny projekt, nad którym się skupiłem, już jest faktycznie zakończona ta gra, ponieważ poznałem fajnych ludzi, którzy stworzyli grę, a którą później razem ze mną dopracowaliśmy ją wspólnie i ją wkrótce wydamy. Gra się będzie nazywała League of Business, a po polsku Liderzy Biznesu. Trochę nazwa niespójna, ale w Polsce tak się lepiej przyjmie, Liderzy Biznesu. Gra planszowa, którą chcemy też sprzedawać w przyszłości. Ale o niej w następnych odcinkach, dlatego jak chcesz wiedzieć, jak ta gra wygląda w ogóle, jak czym jest ta gra Liderzy Biznesu, zapraszam Cię do komentowania, do łapki w górę i do subskrypcji. Będę wam pokazywał kolejne. No i to nie jest jeszcze wszystko, słuchajcie. Bo oprócz tej gry Liderzy Biznesu zaczęliśmy taki projekt. Ja jeszcze z 3 osobami pod nazwą, nie powiem nazwy na razie jakiej, ale będzie się zajmowało to sprzedażą domów modułowych, ekologicznych, innowacyjnych, technologicznych, które będziemy chcieli sprzedawać jako alternatywa do mieszkań w apartamentów, w blokach i tak dalej. Więc tak to wygląda. Nie widzicie mnie teraz, muszę się pochylić. Odpalam laptopa.
Słuchajcie, zaraz przychodzi koleżanka, z którą pracuję, która znowu u nas pracuje, Marta. Nie będę jej nagrywał, bo nawet nie wie chyba, że mam swój kanał i kręcę. Po co nie musi wiedzieć. Więc moi drodzy, sprawa wygląda w ten sposób, że nie jest moim motywem, aby się chwalić w ogóle, że coś zrobiłem i tak dalej, ale ja chciałbym wam pokazać, że można to zrobić. Więc ja w ciągu roku otworzyłem magazyny samoobsługowe, udało mi się otworzyć biura Kubik Office i magazyny wewnętrzne, zostałem dystrybutorem koparek. I to jest bardzo ciężkie, żeby wprowadzić taką nową markę w Polsce do świadomości klientów. Robię to, bo wiem, że w perspektywie czasu przyniesie mi to fajny wynik finansowy. Więc wy też również powinniście spróbować. I kolejny mój vlog będzie o porażkach, co z mojego punktu widzenia jest istotne bardzo. Jak sobie radzić z porażkami, albo czym są w życiu porażki. Nie tylko w życiu zawodowym, ale też czym są porażki w naszym życiu osobistym. I o tym będzie kolejny vlog, na który was już teraz zapraszam, bo chciałbym się z wami podzielić, jak ja odbieram w cudzysłowie się mówi, porażki i czym one dla mnie są. Mogę powiedzieć wam teraz tylko jedno zdanie, że porażki są niezbędne, nie powiem konieczne, ale są niezbędne do tego, aby uczyć się i iść do przodu. Cześć. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, słuchajcie. Nie jest łatwo, mówię wam, robić te rzeczy, ale jeśli masz w swojej wyobraźni przed sobą, jak zamykasz oczy, widzisz cel, do którego dążysz, łatwiej ci przychodzą pewne rzeczy. O tyle co ciekawe teraz to wam powiem, że czasami los się do nas uśmiecha. Na zakończenie dnia jest godzina 15:35. O 16:30 mam spotkanie z osobą, która chce wynająć te magazyny wewnętrzne, które widzieliście, Kubik Office Plus. Kolejny plus to jest taki, że sprzedaliśmy pierwszą koparkę, którą widać tam z tyłu. O, nie w tą stronę. Tam. Żółtą. Więc mamy też dealera, od razu, który kupuje od nas podkarpackie i lubelskie. Firma się nazywa, nie powiem wam jak, ale mamy tutaj dealera. Jest to nasz pierwszy dealer w tych dwóch województwach. Będzie nam sprzedawał koparki Carter. I chciałbym wam powiedzieć, że po ciężkich chwilach, po ciężkich dniach zawsze wychodzi słońce. U mnie jest tak samo. U was pewnie też tak jest. Więc słuchajcie, jeśli wam się podoba ten kanał Be24Life, na którym ja się dzielę z wami swoimi przemyśleniami, swoimi pomysłami, życiem osobistym, dajcie znać. Lajka i nawet mnie subskrybujcie, jeśli chcecie wiedzieć, jakie kolejne biznesy będę robił. Cześć!